Zamknij pokrywę. No dobra. Co robimy? Co robimy? No ja zaraz jadę do ciebie. Pojedziesz na rowerach. Tylko jak się ubrać, bo nie wiem, jak jest na dworze, nie byłem. Ja założyłem kalesony. Mam podwójną bluzę i szalik. Dobra. To wrzucę też coś na siebie takiego. Idę dzisiaj na rower i nie mam roweru, ponieważ nie chcę jeździć na rowerze. W sensie chcę jeździć na rowerze, ale nie chcę posiadać roweru i jeździć na moim rowerze, ponieważ jeżdżenie do centrum na moim rowerze z Ursynowa jest 100 razy bardziej męczące. Dlatego jestem w garażu. Może te ceny paliw to nie jest najlepszy pomysł. Użyjmy metra. Największym problemem w kręceniu vlogów rowerowych jest to, że trzeba jeździć na rowerze. I jeśli nie używam własnego roweru, to można ten problem trochę ograniczyć. Dzięki Bogu, że jest Veturillo, ponieważ nieposiadanie własnego roweru, tylko wspólnego roweru, naszego roweru, sprawia, że mogę być dużo bardziej mobilny. Spytacie, Maciek, czy jesteś komunistą? Nie, po prostu jestem leniwy. A, no dobra, dobra, to ja będę tam wszystkie parku. Ja tu wolę niż rower, bo przed godzinę temu jakiś Mateusz robił oponę, więc wolę sobie nie ryzykować. A propos Mateusza, gdzie jest Mateusz? Nie wiem, musiałem się szybko z metra zawinąć, bo było tyle psiarni, że... No, prawda? Ja nasiągnę... Ale stary, ja wychodzę z metra, psy. Idę na schody, psy. Mówię, nie, ja już wyjeżdżam z tego metra. Siema. Cześć. Cześć. Siemano. Siemano. Ja tutaj, a on... Ja wypożyczę. Veturillo? Veturillo, jak zwykle. Nawet dla dwóch osób. No i znowu idą, no z czego oni idą kto? Panowie policjanci? Zapytam się, czego szukają. Maćka P. Nie szukaj problemu. Nie, widz zapytaj. Słuchaj, podejdź taki. Co jesz? Masz jakieś zioło? Co tu ukrywasz? Ja nic. Nie ma, no nie ma podwójnego, to no dwa... Tam a, no bo to jest drugi. Ja myślałem, że to jest ten podwójny. Maciek, to tak, to ty pedałujesz, ja będę siedział. A co z twoim rowerem? Sprzedam. Sprzedam, naprawdę. Za 5 dni sprzedam. Wszystko git. A on jest za darmo? No, pierwsze 20 minut jest za darmo. No. Dlatego się ścigaliśmy ostatnio. Trzeba było wziąć z wyższą sztycą. Stary, bo to można odkręcić, tylko ja nie mam siły. Trzymaj mocno. Trzymam, o, dobra. A to co, na kazurę jedziemy? Zabijecie. Nie, na serio jedziemy na kazurę. To jedźcie, a ja nie. Nie no, pojedziemy chwilę gdzieś tutaj. Pojedziemy może na Wisłę? Zimno, tam się tam też byliśmy. A, to w tamtą stronę? Możemy na zachodni pojechać. Spójrzcie, jaki fajny samochód tam zielony ten. Ale ładny. Widzieliśmy go przed chwilą. Na, nie. Super. Na zachodni jedziemy? Zachodni, no. Poza to skateboard. No bo my tam się uczymy nowych rzeczy. W przeciwieństwie do ciebie. No, nie nauczysz starego kundla nowych sztuczek. Musimy pół godziny w centrum, poszukajmy. Dokładnie, przypała, no. Zróbmy przypał. Psy już są pod ziemią tutaj. Masz kominiarkę. Nie, zróbmy przypał ludzi. Kupmy kawę, rzućmy w kogoś. Swoją, my w swoją. Dobra, no, rozdzielimy się, żeby nie szukali grupy. Ulica Starówki czy co? Bo nie? O, można tą trasę testować. O, i tam też jest najkrótsza ulica w całej Polsce, na Starówce odkryłem. Dzieci. Kupamy tak śmiech, chichy, naprawdę będę byś coś zrobił. Na przykład jakąś taką torbę Volta ukraść. Widzisz tego ziomka? No. Pana kopa już się kręcą. Obydwa. Pa, 10 zł jakieś. 10 zł w tym. Ja pierdykam, taka pieniądze. Inflacja poszła. No, 10 zł. Tak jest napisane, aha. Moneta. Moneta kolekcjonerska. Nie lubię czytać, a po obrazkach. No rozumiem, dlatego są te emoji, powinni emoji dać. W ogóle... Zamiast pisać do ciebie wiadomość, to powinien być w emoji. No, cała konstytucja powinna być w emoji. Ale pani kochana, my tu rekreacyjnie jedziemy. My tu przerzutek nie mamy. Ludzie nie rozumieją rowerzystów. Nie rozumieją. Myślę, że to wyścigi. O, pa. O, na lewo? Tak, chodźmy na lewo. O kurde. Stary, z drogi. No co za debile. Co wy robicie? Zaraz policja. Maciek, bo Kuba się pytał, czemu yellow. Bo jest bez kitu. Box to wiemy, bo od nazwiska. A czemu yellow? Tak. Ulubiony kolor?
No, jak miałem 12 lat, mówiłem, to sobie założyłem Yellow Box. Jestem 12-letni Maciek i lubię kolor żółty. To co ma pali? To nie ja. Idziemy do pana Andrzeja Dudy zapytać się kiedy cała ta inflacja spadnie. Możemy wyjechać. Ogrodzili go murem, żeby nie przychodził, nie pytał. Żeby mógł na golasa chodzić. Na radio wódkę, bo tam powiem matka w pracy. Nie, Boże, ale wstyd. To ja uciekam. A też. O Boże, ale cringe'ała. Ludzia majtki ci mi daj. Fuck. Ale wstyd, jedziemy stąd, bo oni pytają o mnie. Jedziemy. Ja to być gangsterem ulicznym. A co powiedzieli? Ej, autobus, ej! Wiecie, nie znają, ale kojarzą. Nie znają, ale kojarzą. Jaki autobus? Nie ma żadnych autobusów. Jak się nazywa ta ulica w ogóle? Cień. Super krótka jakoś tak. Tak, super. No! To ta najkrótsza ulica? Nie, jest jeszcze krótsza. Co nagrywają? TikToka? Tak. I'm on the sugar crash, da. A to już chyba nie ten trend. To nie. Jestem rok do tyłu. Na super długiej. Super długiej, jak? Płynie cała super poprzedną i będzie super krótka. A potem będzie super powrotna, bo będziemy musieli wracać. Gruby spadł. Jestem tego pewien. Gruby spadł? Nie, tutaj. Okay, do you want some vertical photos also? Yes. Okay, you got like dozen of this. Thank you very much. No problem. Thank you. Maciek, my dalej jedziemy. Nie przesuń się. Przesuń się. O Boże! Nawet pies go nie lubi. Dobrze, Dobrze, go nawet. Dzisiaj masz sporo przygód z psami. Wolę tych bez pał. Duracja. O Boże! Zamknąłem oczy. O, to to! To tutaj. O Jezus! Wyedukowana. Maciek, jestem załamany tobą. No co, za mała? To jest ta atrakcja dzisiejszego dnia. Tak. Tak, najkrótsza ulica w Polsce. To jest ulica w ogóle? To jest ulica, nie ma żadnego numeru? Tam jest tabliczka. Ta szklana. Maciek, załamany jestem. Wie, a czego się spodziewałeś po najkrótszej ulicy na świecie? Jest prawdopodobnie najkrótszą ulicą. Wytyczona w 1770 roku. 22 metry ma. Prawdopodobnie ma? Najkrótsza w Polsce. Na zapowiedzi nazwiska rodziny samborskich, warszawskich mieszczan, którzy od XIX wieku byli właścicielem okolicznych gruntów. Dobra, kto pytał? Ale kto, kiedy? Dobra, wiecie co? Ja się staram, żebyście zobaczyli nie, coś nowego. Było, nie, idźcie sobie, idę od was. Dobra, to my jedziemy na Kazurę. Już? A tu nie mamy... On nas nie lubi. Ja was nie lubię, tak, bo wy nie lubicie moich ulic. Ej, ale zajebiste płytki, przecież miałem argument jeden sensowny. I powiedz mi, Maciek, jaka ulica ma szklaną tabliczkę? No, kurwa, żadna. Żadna nie ma. No. Ła, rękę ile fanów. Nara. Masz lepki, Maciek? Nie, dzisiaj nie. No, jestem na Starym Mieście, zaraz będę. A gdzie jesteś dokładnie? Bo mogę w twoją stronę podjechać. Koło stadionu Polonii. To był najlepszy synchro na świecie. Siema. Siema. Przyjechaliśmy tutaj na wschodnią stronę Wisły, ponieważ nad wschodniej stroną Wisły to jest istna rebelka. Tu nie ma zakazu lotów, a ja jako, że zrobiłem sobie licencję na drony, ponieważ teraz mogę zgodnie z przepisami unijnymi legalnie operować bezzałogowy statek powietrzny, zapytać, hej Maciek, wcześniej w filmach były nagrania z dronów, więc jak to się stało, że tamte nagrania były zrobione? To nie byłem ja! Paliwo nam się kończy. Ty stary, wyląduję na tym.
Wyjdźcie na dwór, dotknijcie trochę trawy, szczególnie jak macie, kurde, konto na wykopie. Spójrzcie na tą trawę, można idealnie wystartować dronem i nie zaplątać się w wysokie źdźbła trawy. To jest, myślałem, że to super miejsce na startowanie dronem, bo jest ten znak, no war, jest most, panorama, grillujący ludzie. Ale spójrzcie, mamy podwójną strefę, nie dość, że strefę śródmieścia na tej plaży, to jeszcze strefę Narodowego Stadionu w Warszawie. O, żeby pójść ponadgrywać, trzeba się zapuścić dalej w kierunku Pragi. Jestem turbo zawiedziony, mój dzień jest zrujnowany. Ten dzień mógłby naprawić tylko Piotr Bielek. Spójrzcie na tego wielkiego psa, jest olbrzymi. No i słuchajcie, wracam do metra, do domu. Ja bez roweru przeżywam swoją drugą młodość. Ale widzę, że pan podgląda. No nie podglądam. Podgląda pan. No nie podglądam. Dobra, można włożyć oczy. Martuszka, zaskoczenia. Bo ja teraz prowadzę taki program. O, dzień dobry, dobry, to jest ten na chyba stał. Ja wiem, który mam profil lepszy, bo widzę państwa tylko jednym okiem. Ale nagrywam teraz taki program, gdzie właśnie jesteśmy w dziczy. I jestem ja i ja poluję na ludzi, na ryby, na inne ryby. I tutaj właśnie pokazujemy takie, o, takie triki samoobrony, uwaga. O Boże, przepraszam. O Boże, operator kamery ucierpiał. O Boże, o jest. O matko, co ja narobiłem. Co teraz, o matko. Przepraszam, panie operatorze, proszę mnie przytulić. Przepraszam, to nie było specjalne. O, gdzie pana boli tutaj, o. Przepraszam. Nie wiedziałem, że tak się stanie.